I prosiłbym Państwa wszystkich tutaj o wzięcie pod uwagę. Ja mam bruzdopisie na razie program, ale ten program będzie na tym spotkaniu. Chciałbym pierwsze spotkanie takie zorganizować w Warszawie i na tym spotkaniu zatwierdzić ten projekt programu, żeby można było uznać, że ten program jest adekwatny, jest możliwy do zrealizowania. Bardzo o to Państwa proszę. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Kolejny. Bardzo proszę. Witam szlachetnych rodaków. Nazywam się Beata Andrejas. Jestem marszałkiem Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej. I wnioskujemy o takie... Tak, bardzo proszę. Punkty programu porządku, przepraszam. Nie szkodzi, uczymy się wszyscy. Uznanie obowiązywania konstytucji kwietniowej. Ale ja muszę zapisać. Uznanie, tak, uznanie. Obowiązywania konstytucji kwietniowej z 1935 roku. Dobrze, dalej. Na podstawie której można unieważnić legislację od 1944 do 2015 roku, czyli PRL i III RP. Dobrze, dalej. Oraz umożliwi to wystąpienie o reparacje wojenne, szczególnie od Niemiec, w wysokości 1 biliona dolarów amerykańskich oraz zawarcie traktatu pokojowego 70 lat po II wojnie światowej, którego nadal brak, bo hitlerowskie Niemcy, III Rzesza napadły na drugą RP. I to odtworzenie drugiej RP poprzez uznanie sukcesora prezydentów drugiej RP na uchodźstwie, po prezydencie Raczkiewiczu, który od 1939 do 1947 był na urzędzie. Po nim sukcesorem był August Zaleski od 1947 do 1972. Mianował swoim następcom Juliusza Nowina-Sokolnickiego w 1972 i Juliusz Nowina-Sokolnicki był na urzędzie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie do 2009 roku, a od 2009 roku po jego śmierci 17 sierpnia przejął zmianowania ten urząd prezydenta drugiej RP Jan Zbigniew Potocki. I tutaj wezwanie pana prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego o stawienie się na kolejnym sejmie walnym. Jeszcze i raz zajęcie stanowiska. Jan Zbigniew Potocki, który jest prezydentem drugiej RP od 17 sierpnia 2009 roku. Ja tutaj ten punkt uważam, że pani wyczerpała. Wezwiemy prawdopodobnie dzisiaj, ale jeszcze kolejne są jakieś punkty. Nie, dziękuję.